Cześć, Sister Hoopsa 2000. No i dzisiaj mam tutaj dla Was magazyn z serii Lego Ninjago. Tak, większy magazyn, bo już tutaj mamy trzy dodatki do niego, czyli figurka. Dosyć ciekawa, bo ona tylko w jednym zestawie się pojawiła, czyli Bentomar. I dodatkowo, jak ktoś się interesuje kartami, no to się ucieszy, bo jest złota karta Kola oraz 5 kart, tutaj paczka. No i tu jest reklama jakiegoś innego magazynu na National Geographic. Tak więc tutaj może tak się to otwiera. To jest ta złota karta. Pewnie jest cenna. Do tego paczka kart. Ta nasza minifigurka. No i jest ten nasz magazyn. Kiedy on powstał, to ja nie wiem, bo po prostu nie mogę poznać. Ale tutaj o, na pewno już trochę ma, bo ten magazyn już jest dosyć długo u mnie na kanale. Tak więc ja to buduję i widzimy się zaraz. No tak się prezentuje gwiazda naszego filmu, czyli Bentomar. Tak się prezentuje, zacznijmy od broni. No jak widzicie, to tutaj się delikatnie te ostrze różni. Pokażę tutaj oryginał, jak to miało wyglądać. Miał być złoty, a dostałem srebrny. No tak akurat wyszło z tej torby. Ale poza tym, nie licząc tego błędu, to jest tutaj świecznik oraz dwa takie ostrza, które kojarzą mi się z Next Night. A ten świecznik z domu sióstr Sanderson, tutaj może gdzieś dam załącznik. Ale tutaj dalej o figurce. Taką się prezentuje. Tutaj z tyłu możemy podczepić jego wielgachny trójząb, nazwijmy to tak. No i z tym się wyczepiło, no trudno. Włosy jak u Jokera z Lego Movie. Z Batmana. Tutaj alternatywny wyraz twarzy, właśnie tak się prezentuje, taka złość. A pod tym brązowym elementem wygląda on w taki oto sposób. No i w filmie, tam w serialu, był to brat tego księcia Kalmara. Co też już była recenzja z Wodnym Smokiem i on tam właśnie był. No, i tak się prezentuje. Dobra, to ja Wam dziękuję za ten odcinek i widzimy. I jeszcze w międzyczasie. Dobra, figurkę przestawmy. Tutaj zbierałem te paczki kart, no jest to złota, znalazła się. No i mam tutaj cztery paczki kart. Dajcie znać, czy byście chcieli pokazanie, co tam w nich jest. No bo od jakiegoś dłuższego czasu już się zbieram. Tutaj tak gdzieś jest ich z 20 kart. No chyba, że źle spakowali, jak tutaj ten element. No to wtedy będzie mniej. Tak więc ja Wam dziękuję za ten odcinek i widzimy się w kolejnym. Cześć!